Witajcie w kuchni Janusza. Dzisiaj danie nie tylko dobre, ale też bardzo ważne. Tylko co wróciłem z Białorusi, dzieje się tam dużo i pewnie też czasami dochodzą do Was pewne informacje z tego kraju, że ludzie tam protestują przeciwko Łukaszence, ponieważ przegrał wybory, a nie chce odejść, nie chce oddać władzy. I podejrzałem tam pewną taką bardzo popularną obecnie potrawę, którą przygotowuje się praktycznie w co drugiej wsi białoruskiej. Potrawa nazywa się wąsy Łukaszenki. I mieszkańcy wierzą, że jedząc tą potrawę bardzo często, czyli zjadając te umowne wąsy Łukaszenki, w ten sposób pozbawiają go jego mocy, siły, która pochodzi z piekła rodem. I tak jak wojownicy afrykańscy zjadali kiedyś wątrobę przeciwnika, tak my dzisiaj przyrządzimy wąsy Łukaszenki i w ten sposób tutaj my, mieszkańcy Polski, możemy chociaż w taki kulinarny sposób wspomóc naszych braci za wschodnią granicą. Bardzo proste danie, sycące, smaczne, a zarazem pomagające. Czego będziemy potrzebować? No tak, więc 2-3 łyżki bułki tartej, tutaj pokazuję, starłem przed chwilą z bagiety, 40 deko mięsa milonego, kilkanaście makaronów spaghetti, jedno jajeczko, przecier pomidorowy, pieprz, sól, kostka rosołowa, czosnek, mąka zwykła plus taki biały proszek i to nie jest kokaina, to jest mąka ziemniaczana. I to wszystko. Mięso wrzucamy do tej miski, w której mam już mąkę tartą. Dodaję do tego jeszcze jajko. Tak. I słuchajcie, doprawiamy. Zapomniałem powiedzieć, jeszcze można dodać takie przyprawy tutaj w płynie. O, troszeczkę tak zwana Maggi. I tak, i musimy to ładnie wymieszać. A, czosnek. Jeszcze czosneczek. Dobra, trochę soli. Z tego przyrządzamy wałeczki. Robimy takie tutaj z tego. Takie wałeczki, rozumiecie? Robimy parę wałków. Hop. I mamy takie już kulki, to bierzemy teraz tak, po 5 makaronów spaghetti, zakładamy i robimy takie wałeczki, zobaczcie, ciach. Jeden wałeczek, coś takiego, zobaczcie. I sobie układam. Kolejne wąsy. Biorę. Wałeczek. Szparka. I równiutko tutaj. Mniej więcej i zawijamy wałeczek kolejny. Oczywiście musimy pamiętać, żeby ten makaron, czyli wąsy, zmieściły się nam później jeszcze do gara, bo nie mówiłem Wam, że to oprócz smażenia będzie jeszcze na koniec
Gotowanie, ale to za chwilę. Jeszcze ostatni wąs. Wkładamy. Wałkujemy. Ok. Ucinamy. Wyrównujemy. I zobaczcie. Mamy coś takiego. Następnie nasze wąsy musimy, sypiemy mąkę tutaj pszenną i słuchajcie, nasze wąsy, zobaczcie jak to jest super, się otacza, otaczamy, kolejny wąs, wąs Łukaszenki zostaje otoczony w białym proszku, kolejny, o tutaj dobrze, otoczmy. Kolejny. Otaczamy. I przysmażamy nasze wąsy. Niech się nam trochę jeszcze zarumienią z drugiej strony. Wrzuciliśmy do gara, zalewamy to wodą, żeby mniej więcej nam to przykryło. Ok. I gotujemy. Dodajemy kostkę rosołową. Przecier pomidorowy. Łyżeczka. Przecier pomidorowy. Takie będą krwiste wąsy. Okej. I jeszcze, o, skarmiała nam. Jedna czubata łyżka mąki ziemniaczanej rozrobiona z zimną wodą. I wlewamy. O, tak. I gotujemy. Musimy to zagotować teraz. Wąsy Łukaszenki gotowe. Powiem wam, że spójrzcie sami zresztą, że wygląda to zajebiście. Zaraz będę jadł te wąsy, wiedząc, że każdy wąs to słabszy tyran i w ten sposób wy też sobie myślcie, robiąc tę potrawę. Ja sobie trochę oczywiście żartuję, ale sos, pomoc Białorusinom jest teraz naprawdę bardzo ważna. Dlatego w pierwszym komentarzu załączam link na fundację zbierającą fundusze dla strajkujących ludzi na Białorusi, głównie robotników. Robotników. Pozdrawiam i żywię Białoruś. Zajebioza. Co za sos.
To jest tak, to działa tak jak z laleczką wudu. Kurwa, przepraszam, jak wbijasz w lalkę igłę, to ten gość dostaje konwulsji. W przypadku wąsów podobno jest podobnie. Zobaczcie, zjadam kolejnego wąsa. Łukaszenka pewnie teraz dostał kolejne konwulsji. Siema.